Nauczyciele języków zgodnie twierdzą, że uczenie poprzez zabawę daje najlepsze efekty w zapamiętywaniu języków obcych. Europejski Dzień Języków Obcych w Zespole Szkół Sportowych był na to doskonałym dowodem. Staramy się właśnie, organizując taką imprezę jak dzisiaj u nas w szkole, jest zmotywować dzieci do nauki różnych języków, a przede wszystkim angielskiego, który, tak jak Pani wspomniała, jest przepustką dzisiaj do świata. Możliwość porozumiewania się, nauka czy w przyszłości kariera za granicą. Z tych powodów młodzież najczęściej uczy się języków obcych. Żeby podróżować i nie mieć potem problemów z dogadawaniem się z ludźmi. I ogólnie to może być bardzo ciekawe zajęcie, jeśli kogoś pasjonują takie rzeczy. Ja się nie uczę, tylko z bajki się nauczyłam. Laureatką w konkursie piosenki obcojęzycznej została Dagmara Ciastoń. Był też słodki i charytatywny akcent podczas Dnia Językowego. Pieniądze zebrane ze sprzedaży ciastek Fiszek przekazane zostaną na rehabilitację małej Blanki Koliszak.